Cześć, witajcie, z tej strony Glitch79. Dzisiaj zajmiemy się odnalezieniem trzech, no może wyjątkowych, to trochę na wyrost słowo, ale bardzo fajnych myśliwców Sentineli. Jeden to będzie C-klasa niestety, ale jego wygląd jest na tyle fajny, że myślę, że warto go trochę ulepszyć, poświęcić na to trochę kasy i nanitów, żeby zrobić z niego eskę. Drugi będzie to standardowa, powiedzmy, eska o dość ciekawym wyglądzie. No i trzeci, jeżeli mnie pamięć nie myli, to będzie niestety klasa B, ale z jednym dużym plusem. Po podniesieniu do S-klasy wszystkie doładowane sloty będą obok siebie. Także będzie można naprawdę z niej niezłą rakietę zrobić. No zacznijmy sobie od naszego czarnuszka C-klasy. Wszystko oczywiście dzieje się w galaktyce Euklidesa i nie zapomnijcie o wyłączeniu multiplayera. Weźmy się jeszcze, podchowajmy do statku. Tak się prezentuje w powietrzu.
naprawdę uważam, że bardzo przyzwoicie. Konstrukcja w miarę właśnie dość zbita, kompaktowa, jak na myśliwiec przystało. Dodatkowe stateczniki. Moim skromnym zdaniem, wiadomo, o gustach się nie rozmawia, ale jeden z ładniejszych statków, jakie tutaj występują. Drugi statek, po który polecimy, będzie dość wyjątkowym statkiem z tego względu, że będzie miał wszystkie cztery sloty do ładowania w bardzo bliskiej odległości. Nie będzie to kwadrat, ale będą one wszystkie obok siebie, więc będziemy mogli dość ładnie wzmocnić którąś z technologii wybraną przez nas. I oczywiście też w galaktyce, tak jak mówiłem wcześniej, możecie udać się na koordynaty, które wam się żywnie podobają. Nie ma to większego znaczenia. Tak, tutaj bardzo istotne będzie udanie się właśnie na te właściwe. Czyli minus 43,17 łamane plus 4,63. Czemu jest to takie ważne? Na różnych koordynatach statki będą miały różne rozłożenie super doładowanych slotów. Co za tym idzie, jeżeli polecicie na jakiekolwiek inne koordynaty, te super doładowane miejsca nie będą obok siebie. Znaczy, będą mogły być, ale niekoniecznie będą. To będzie to miejsce. Minus 43,17 plus 4,63. Sobie obejrzyjmy. Jest to klasa C, czyli podniesienie go będzie nas kosztować jakieś 85 tysięcy nanitów, jeżeli mnie pamięć nie myli. No ale wymieńmy go i zobaczmy, czy faktycznie te sloty będą obok siebie. Samymi slotami jego kolejną zaletą jest wygląd. Strasznie mi się podobają te statki z rozkładanymi skrzydłami. Tutaj akurat mamy model z trzema silnikami, nie tyloma co mój, ale wygląda też kozacko. Thank you.
i tak jak mówiłem, żeby ulepszyć go do S-ki, będzie to kosztowało 85 tysięcy nanitów. Teraz musimy jeszcze odblokować sloty. No i w ten sposób mamy Sentinela S-klasę, 4 super doładowane sloty obok siebie, nie są może idealnie w kwadracie, ale nie jest źle, powiedziałbym. No dobrze, teraz wybierzmy się po trzeci statek, jakąś S-kę ogarnijmy sobie. No dobrze, teraz weźmy się za zdobycie naszej S-ki. Musimy udać się na współrzędne minus 1,16 łamane na plus 51,63. Ewentualnie wylecieć w kosmos i namierzyć bazę. Zaraz mam powiedzieć. Biały myśliwiec, teraz go sobie obejrzyjmy w powietrzu. No i tak się prezentuje nasza S-ka. Niestety sloty są dość mocno rozrzucone. A jeżeli ktoś nie ma jakiegoś wyjątkowego parcia na super osiągi, spokojnie może być. Tak się nasz łobuz prezentuje w powietrzu. 6 silników, płaskie skrzydła, trochę mantę przypomina mi. Taki typowy myśliwiec, powiedziałbym. Całkiem ładny stateczek. Dlatego nie musimy wydawać tysięcy nanitów na jego ulepszenie, ponieważ już jest S-klasa. Warto? Jeżeli ktoś nie ma, na pewno tak. Jeżeli macie lepsze, no... Chyba, żeby uzupełnić kolekcję. I co, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Myślę też, że zakończymy chyba powoli polowanie na myśliwce strażników. Każdy wie, jak je znaleźć. Tych namiarów jest cała masa. Także wrócę do... nazwijmy to normalniejszych filmów dotyczących No Man's Sky'a. Chciałbym też kiedyś zrobić film o uciekającej pleśni, na której można sporo nanitów zarobić, bo to chyba jest jednak podstawową walutą w grze, a nie pieniądze, które jest strasznie łatwo zdobyć. Zresztą o nich już było w kopalni, także...
jeżeli się naprawdę nie pojawi jakieś cudo, nie wiem, ewenement, myślę, że kończymy ze statkami strażników, chyba że będziecie chcieli, żebym jakiś konkretny model poszukał, to możemy spróbować. No i to by było na tyle. Miłego polowania, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć, na razie.